Marcin Luther mówił o człowieku, że człowiek jest semper peccator. Człowiek jest zawsze grzeszny. Zawsze. I jeżeli człowiek zostanie pozostawiony bez łaski Boga, to nawet w najlepszym czynie chociaż trochę zgrzeszy. Nie? Nie wiem, najprostszy, banalny przykład. Przeprowadzam kogoś przez ulicę, bo jest starszy i nie chce, żeby go rozjechał tramwaj, więc wykonuję całkiem dobry uczynek, ale mam w tym interes, bo chcę być zbawiony. Czyli gdzieś w motywacji nie chodzi mi o tego człowieka, tylko o siebie samego. Gdzieś tam jestem na samym dnie tego działania jakimś egoistą. Nie? Jest taka podejrzliwość w odniesieniu do człowieka, że jeśli człowieka zostawicie właśnie w ręku jego rady, jak zostawicie człowieka jego własnej decyzji, to zawsze wybierze zło. I nie wiem, czy wam się podoba taki obraz człowieka. To jest pytanie, czy jesteś wolny. To był punkt rozejścia się między innymi Lutra z Erasmem z Rotterdamu. Nie? Erasm z Rotterdamu w stosunku do Kościoła był momentami super krytyczny. Jak się czyta teksty Erasma o Kościele, są bardzo mocne, bardzo ostre. Nie? Ale Erasm nigdy nie rzucił Kościoła katolickiego. Chociaż jest pochowany w kalwińskiej katedrze w Genewie. Nie? Bo kalwini go chcieli mieć u siebie pochowanego. Był takim autorytetem, był takim, taką głową, takim myślicielem. Ale on nigdy nie przekroczył tej granicy, został do końca katolikiem. Dlaczego? Napisał do Lutra traktat o wolnej woli. Mówiąc, że tu jest kłopot. Jeśli się czyta Lutra, to mamy kłopot z przyjęciem tego, że człowiek jest wolny. Mówiąc najprościej, Luter twierdził, że przez grzech pierworodny człowiek jest tak naruszony w swoim wnętrzu, że zostawiony sobie zawsze wybierze zło. I nie tylko Erasm czuł, że to jest problem, tylko to czuł cały Kościół. I kiedy doszło do soboru w Trydencie, to był temat, nad którym debatowano najpierw, najostrzej. I tak ostro debatowano, niech się Państwo nie gorszą, ale w Trydencie ojcowie soborowi z biskupami włącznie czasami się bili. Także to nie tylko proboszcz z wikarym. No, ale oni przynajmniej mieli o co. Znaczy, bo debata dotyczy tego, w jaki sposób człowiek osiąga zbawienie. To po pytaniu o to, kim jest Jezus Chrystus, nie ma już ważniejszego pytania w chrześcijaństwie. W jaki sposób człowiek może być zbawiony? Nie? Więc co decyduje, łaska czy uczynki ludzkie? Nie? Tylko wiara? Czy także zasługa jakaś jest po stronie człowieka? Co decyduje? Jak to zbawienie się dokonuje? Ojcowie debatowali w Trydencie, mając bardzo jasny, radykalny wykład Lutra. A jednak, więc musieli wyważyć, musieli bardzo mocno pokazać, gdzie są granice ortodoksji w refleksji katolickiej. Więc trud był duży, tak jak mówię, okupiony rozmaitymi zmaganiami, ale tekst, który napisali, ja myślę, że jest to jeden z najpiękniejszych tekstów w dziejach Kościoła, choć oczywiście język, formę ma taką, jak w XVI wieku można było pisać, więc się trzeba troszkę przez to przebić, ale co do idei, co do tez, to jest to jeden z najwspanialszych tekstów, jaki napisano w chrześcijaństwie. I to jest właśnie tekst, który bardzo mocno potwierdza to, o czym mówi Leon XIII, że nikt bardziej wzniośle i nikt z większą upartością nie broni wolności człowieka niż Kościół.
Nie będę czytał całego tekstu, bo to by przeszło nasze możliwości. Ale chciałem przeczytać trzy kanony, które są zapisane w formie tak zwanych anatematyzmów. To znaczy, że jeśli ktoś by twierdził tak albo odwrotnie, to zależy od formy, to jest wykluczony z Kościoła. Jakby ta doktryna opisuje dokładnie to, w co wierzy Kościół katolicki. Nie? Przeczytamy sobie kanony 4, 5 i 6. 4. Jeśli ktoś twierdzi, że kiedy Bóg porusza i zachęca wolną wolę człowieka, to ona w niczym nie współdziała, że jej zgodność z pobudzeniem i wezwaniem Bożym nie usposabia jej ani nie przygotowuje do otrzymania łaski i usprawiedliwienia i że następnie nie może ona, nawet gdyby tego chciała, odmówić swej zgody, lecz nic w ogóle nie działa i zachowuje się tylko biernie, jak coś bezdusznego, niech będzie wyklęty. Ja wiem, gęsty tekst, ale proszę zobaczyć. Ojcowie Soborowi mówią o łasce Boga, bo zaraz w pierwszym kanonie stwierdzają, że wszystko w usprawiedliwieniu zaczyna się od łaski. Jesteśmy łaską zbawieni. Powiedzieć to było aktem odwagi na Soborze, bo Luter twierdził, tylko łaska. To gdyby ojcowie Soborowi chcieli mówić na zasadzie wahadła, nie? To by powiedzieli, żadna łaska, tylko ludzkie zasługi. Nie. Łaska jest pierwsza. Bez łaski nie ma zbawienia. Jest pierwsza, znaczy najpierw Bóg działa, żeby nas zbawić, bo jakby nie zadziałał, to ani nam by się nie chciało, ani byśmy nie byli w stanie. Ale teraz mówią w czwartym kanonie, że niech się nikomu nie wydaje, że ta łaska nas, za przeproszeniem, dopada bez naszego współdziałania i że nas ogarnia bez żadnego współdziałania. Nie, człowiek musi łaskę przyjąć. Człowiek musi łaskę przyjąć. I to, co tutaj podkreślają tak mocno, to jest to, że jeśli chce, to może odmówić zgody. Nie? Czyli jak mamy w pamięci Pawła, który mówi, Chrystus was wyzwolił do wolności, nie? To Sobór mówi, tak, ale człowiek jest wolny także wobec łaski. Jest wolny także wobec łaski. Nie chcesz przyjąć łaski, jesteś wolny. Dzięki Chrystusowi jest człowiek wolny wobec grzechu, ale też dzięki Chrystusowi jest wolny wobec łaski. Jest miejsce na ludzką decyzję. Właśnie człowiek jest w ręku rady swojej. To oznacza też właśnie, że będzie odpowiadał za swoje decyzje i za swoje działania w związku z tym, ale jest w ręku rady swojej. Kanon piąty. Jeśli ktoś twierdzi, że po grzechu Adama człowiek utracił wolną wolę i została ona zniszczona, albo że chodzi tu o samą nazwę, o tytuł bez treści i fikcję wniesioną do Kościoła przez szatana, niech będzie wyklęty. To zobaczcie, najpierw mówi, jesteśmy wolni wobec łaski, ale też mówi, jesteśmy wolni mimo grzechu pierworodnego. Nie? Czyli po grzechu pierworodnym, tak, natura ludzka jest osłabiona, natura ludzka jest dotknięta. Dzisiaj by ktoś pewnie, bo dzisiaj jest takie modne słowo, powiedział poraniona. Ale nie w taki sposób, żeby człowiek przestał być wolnym. To jest akurat tekst zaraz w pierwszym rozdziale dekretu o usprawiedliwieniu. Ojcowie napisali tak. Wolna wola po grzechu Adama, czy w wyniku grzechu pierworodnego, jednak nie była w ludziach zniszczona, tylko została osłabiona w swej mocy i wypaczona. Nie? To znaczy, że przez grzech pierworodny człowiek może wolności swojej głupio używać, może jej używać w zupełnie złym kierunku,
może nawet wypaczyć wolność, czyli nazywać wolnością coś, co nią nie jest. Może jej człowiekowi jest może trudniej być wolnym, ale to nie oznacza, że nie jest. Tak? Więc, i teraz tak jak jest wolny wobec zła, tak jest też wolny wobec łaski odkupienia. To taki jest, zobaczcie jaka jest harmonia, konsekwencja w tym, co ojcowie Soboru Trydenckiego piszą. I jeszcze jeden kanon. Jeśli ktoś twierdzi, że nie jest w mocy człowieka uczynić złymi swoje drogi, swoje postępowanie, lecz że to Bóg wykonuje tak złe, jak i dobre uczynki, i to nie tylko z dopuszczenia, lecz właściwie i bezpośrednio, także właściwie jego dziełem jest tak zdrada Judasza, jak powołanie Pawła, niech będzie wyklęty. To jest dyskusja z takim poglądem, to nie ja postępuję źle, nie? Do tego jestem przeznaczony. Nic nie zrobisz. Jesteś Judasz, to będziesz Judasz, nie? Jesteś Paweł, będziesz Paweł. Nie? Zadecydowano za nas. Nie? Zadecydowano za nas. Nie, kto tak myśli, niech będzie wyłączony. Bardzo ważny tekst, który mówi o wolności człowieka. O wolności człowieka. I w stosunku do zła, i w stosunku do łaski Boga. Jesteś decydujący. Ty wybierasz. Ty wybierasz. Owszem, z taką przestrogą, że grzech pierworodny osłabił nas w tej zdolności. To osłabienie katechizmowo się nazywa potrójną pożądliwością w człowieku. Nie? Znaczy, że człowiek w sobie ma takie potrójne pęknięcie, które katechizm definiuje najprościej jak się da, czyli mówi pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha tego żywota. Tak? Czyli mówiąc inaczej, chciwość, nieczystość i pycha. Nie będę pytał, kto jest wolny, bo po co mielibyście publicznie się przyznawać, nie? Od tych trzech. To w nas są głębokie rysy, które sprawiają, że nam jest stosunkowo łatwo wybrać to, co złe. Ale to nie oznacza, że my musimy tak robić. Teraz Chrystus, kiedy wyzwala naszą wolność, to właśnie daje nam łaskę, która między innymi jest dokładnie przeciwna tym trzem pożądliwościom. Nie? Tym trzem pożądliwościom. Więc taki moment, niesłychanie ważny, moment XVI wiek, debaty o człowieku. I zwracam na to uwagę, bo jak czytamy nieraz książki o tym, skąd się wzięła reformacja i tak dalej, a do czego, jakie tematy były najważniejsze, to wtedy zwykle w książkach się pisze tak, a Kościół był popsuty, a papieże byli niemoralni, a to, a tamto, a siamto i tego dotyczył spór. Nie, spór dotyczył o wiele poważniejszych rzeczy. Nie? W jaki sposób człowiek osiąga zbawienie i czy kiedy jest sobą, kiedy jest wolny. Nie? Jest czy nie jest wolny, decyduje czy nie, odpowiada czy nie. Jaka jest relacja łaski do decyzji ludzkiej. Nie? To są niesłychanie istotne pytania.